takie pierwsze wiosenne dni, słoneczne, a my nie możemy wyjść na dwór. Nie wiem. A ja wiem, wiesz? To wszystko przez taką chorobę, którą dorośli nazywają koronawirus. Korona? To jest krocy królowa? No wiesz co, wręcz przeciwnie, ani król, ani królowa, mimo to, że nosi koronę, raczej czarny charakter, który czyha na nas na klamkach, na huśtawkach, na ławeczkach na placu zabaw albo w parku i tylko czeka, żeby wskoczyć na nasze ręce, a z naszych rąk to już tylko sprawić, żebyśmy zaczęli kaszleć, żebyśmy zaczęli źle się czuć i żebyśmy mieli wysoką gorączkę. Dlatego lepiej te dni spędzić w domu, tam gdzie rodzice zatroszczyli się już o to, żeby koronawirus z nami nie zamieszkał i nie spowodował u nas żadnej choroby. Ale w naszym domu też można znaleźć jakieś fajne zajęcia, jakieś fajne zabawy, prawda? A nawet jeżeli znudzą się wszystkie zabawy, to wiesz, możemy na przykład poświęcić ten czas w domu na to, żeby zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem. Co ty na to? Tak. Słuchaj, przypomniała mi się taka historia, że kiedy Pan Jezus chciał zacząć swoją służbę na ziemi, wybrał się najpierw na 40 dni na pustynię. Przez ten czas 40 dni nic nie jadł, nic nie pił, za to dużo się modlił, czytał Boże Słowo i poznawał Pana Boga jeszcze lepiej. I wiesz, my jesteśmy w takim czasie, który nazywa się czas pasyjny i ten czas pasyjny też ma 40 dni. I to jest czas przygotowania do świąt wielkanocnych. I wiesz co? Kiedy minęło te 40 dni na pustyni Pana Jezusa, przyszedł do Pana Jezusa diabeł. I diabeł doskonale wiedział, że Pan Jezus jest bardzo, bardzo głodny. Więc powiedział do Niego tak: słuchaj Jezu, przecież Ty wszystko potrafisz. Spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. Jak myślisz, Pan Jezus zrobił to? Nie zrobił. Powiedział szatanowi tak: nie samym chlebem żyje człowiek. Ach, szatan był zawiedziony. Nie dało się skusić Jezusa. Ale wiesz co? Szatan miał drugi pomysł. Zaprosi go do takiego domku? No nie, nie zaprosi go do domku, ale zabierze go do miasta, gdzie stała wielka świątynia. A świątynia to jest kościół. I wiesz co? Zabrał go na dach tego kościoła i powiedział mu tak: Panie Jezu, ja wiem, że Pan Bóg powiedział, że pośle swoich aniołów, żeby Cię strzegli i żebyś nie zranił nawet o kamień swojej nogi. Możesz więc skoczyć na dół z tej świątyni, a i tak nic Ci się nie stanie. Jak myślisz, skoczył Pan Jezus? Posłuchał szatana? Nie skoczył. Nie skoczył, nie dał się szatanowi skusić, ale szatan był coraz bardziej wściekły, że Jezus nie chce go słuchać i nie chce się dać skusić. I zaprosił do... miał pomysł zaprosić go na górę. Tak. Wziął więc Jezusa na najwyższą górę w okolicy. I wiesz co? Kiedy już byli na tej górze, powiedział tak: zobacz, stąd widać wszystkie królestwa świata. Te królestwa wszystkie mogą być Twoje. Musisz zrobić tylko jedną maleńką rzecz. Ukłonić mi się. Gabrysia, jak myślisz, ukłonić się komuś to jest prosta rzecz czy trudna? Łatwa. Łatwa, no pewnie. Więc Pan Jezus bez problemu potrafił się ukłonić, prawda? No właśnie, ale czy zrobił to? Nie zrobił, bo wiedział, że szatan chce go skusić podstępem. Wręcz przeciwnie. Zdenerwował się na szatana i powiedział: idź precz, szatanie, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I szatan odszedł smutny, bo nie udało mu się skusić Pana Jezusa.
A kiedy Pan Jezus został już sam, przylecieli aniołowie, którzy chwalili Go i kłaniali Mu się za to, że udało Mu się zwyciężyć z szatanem. I wiesz co? Ten czas, kiedy my musimy siedzieć w domu i nie możemy wyjść na dwór z powodu tego koronawirusa, dla nas też może być taką pustynią. Takim czasem, kiedy będziemy mogli się modlić, kiedy będziemy mogli poznawać Pana Jezusa. Ale wiesz, kiedy dłużej siedzimy w domu, to czasem może się okazać, że się nudzimy, prawda? I wtedy także do nas przychodzi szatan i kusi nas do tego, żebyśmy z nudów zrobili takie rzeczy, które nie podobają się rodzicom albo Panu Bogu. I wtedy możemy, tak jak Jezus, powiedzieć co do szatana? Idź precz, szatanie! Idź precz, szatanie! No właśnie. I możemy modlić się też do Pana Jezusa. Panie Jezu, proszę Cię, zabierz ode mnie pokusy szatana i spraw, żeby moje oczy zawsze były skierowane na Ciebie. Amen. Wiesz, dzisiaj mamy taką niedzielę, która nazywa się okuli, a okuli to znaczy po polsku moje oczy patrzą na Pana. I jeżeli nasze oczy również będą skierowane na Pana Jezusa, to tak jak On będziemy potrafili pokonać wszystkie pokusy szatana, bo On będzie nas wspierał i będzie nam pomagał w tej walce z szatanem. Wiesz co, przygotowałam takie trzy obrazki, które jakiś czas temu kolorowałyśmy razem, pamiętasz? Dzisiaj to było. No dzisiaj to było, ale rano. Zobacz. Pierwszy obrazek mamy taki, tu jest jakieś królestwo, Jezus z szatanem. Drugi obrazek... Ja pokażę. To pokaż, ale musisz tu bliżej. O, świetnie. I na tym obrazku jest świątynia, taka całkiem podobna do naszej, prawda? O. Ale z duplo. Ale z duplo. I na trzecim obrazku, o, jest kamień, tutaj. I Pan Jezus. Pan Jezus i szatan. Dobrze, no to teraz przypomnij sobie, Gabrysia, a Wy wszyscy przypomnijcie sobie razem z Gabrysią, jaka była pierwsza pokusa szatana? Powiedz, Gabrysiu. Czy były kamienie i szatan powiedział, zrób też kamienie z chleb. Tak, potrafisz przecież powiedzieć tym kamieniom, żeby stał się z nich chleb, prawda? Czy to jest ten obrazek? Tak? Czy Wy też tak zdecydowaliście, że to była pierwsza pokusa szatana? Jeżeli tak, no to świetnie. A potem, gdzie szatan zabrał Jezusa? Do świątyni. Do świątyni. A pokaż, który to jest obrazek. Ten, bardzo dobrze. I co tam powiedział? Skocz z dachu i anioły Tobie się zaopiekują, ale... Tak, anioły się Tobą zaopiekują, tak? Ale Pan Jezus skoczył, czy nie? Nie skoczył. Nie skoczył. Czy Wy też wybraliście ten obrazek jako drugi? No, to świetna decyzja. A na końcu diabeł kusił Jezusa, żeby co? W górę wejść. Tak, weszli na górę. I ukłonąć się. Tak, weszli na górę i szatan powiedział, że wszystkie królestwa świata mu odda, jeżeli Jezus mu się ukłoni. Zrobił to Jezus? Nie zrobił tego. Nie dał się skusić szatanowi. To jest trzeci obrazek, który powinniście wybrać. Bardzo dobrze. Jeżeli my zaufamy Panu Jezusowi, jeżeli ten czas, kiedy musimy spędzić w domu, w obawie przed koronawirusem, spędzimy nie tylko na dobrej zabawie, ale też na tym, żeby poznawać lepiej Pana Boga i żeby modlić się do Pana Jezusa, to nawet szatan nie jest nam groźny, bo Pan Jezus będzie z nami, będzie się o nas troszczył. Świetnie pomogłaś mi opowiedzieć dzisiejszą historię. Piona, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze
i będę mogła Ci opowiedzieć również inne historie o Panu Jezusie. No to dzisiaj się z Wami żegnamy, życzymy Wam dobrej niedzieli i do zobaczenia być może na następnej szkółce niedzielnej. Cześć!